Jestem pewna, że to dobre. I wybór sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już teraz w Lidlu. Mięso mielone wieprzowe z szynki rzeźnik 5,99 za pół kilograma. Tylko 5,99. A parówki z szynki Peacock 2,99 za 240 gramów. Parówki tylko 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. 100 lat, 100 lat, niech Łączeński żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech Łączeński żyje nam. Jeszcze raz, niech Łączeński żyje nam. Niech łącza nam. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Witamy w Westworld. Bez zasad, bez instrukcji. Wszystko stoi przed tobą otworem. Możesz być kimkolwiek zechcesz. HBO przedstawia. To nie plac zabaw. To cały świat. Wydaje mi się, że z tym światem jest coś nie tak. Anthony Hopkins w nowym serialu produkcji HBO. Westworld. Premiera w poniedziałek o 20.10 w HBO. Teraz MediaMarkt. Laptop Acer z ekranem Full HD oraz procesorem Intel Core i5 za 2599 zł. Zobacz również najnowsze oferty na naszej stronie. MediaMarkt.pl. To była reklama. Jest 9.07. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Furdyna. Jest sobota, 1 października, 275 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzeszło o 6.38, a zajdzie o 18.12. Dzień będzie trwał 11 godzin i 34 minuty. Imieniny obchodzą Danuta, Julia, Roman i Teresa. Wszystkiego najlepszego. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Osoby starsze potrzebują lepszego dostępu do ochrony zdrowia, odpowiedniej infrastruktury i pomocy socjalnej, wynika z analiz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek powiedziała, że wielu seniorów zgłasza problemy z dostępem do potrzebnych świadczeń zdrowotnych. Nadal mamy bardzo niewielu lekarzy geriatrów, bardzo niewiele łóżek geriatrycznych w szpitalach. W ten sposób osoby starsze nie mają dostępu do właściwej, do dla nich bardzo potrzebnej opieki zdrowotnej. Dodatkowo u tych różnych innych lekarzy czas oczekiwania przez osobę starszą na świadczenie zdrowotne jest dużo dłuższy niż w przypadku osób młodszych. To po prostu jest taką pośrednią dyskryminacją ze względu na wiek. Sylwia Spurek zaznacza, że starsi ludzie mają też problemy z poruszaniem się w przestrzeni publicznej. Infrastruktura jest pełna barier architektonicznych, jak schody czy brak wind. Ponadto seniorzy potrzebują lepszego wsparcia w środowisku, w którym żyją, mówi zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo zależy nam na tym, żeby osoby starsze mogły dożywać swoich dni w swoim środowisku, żeby nie musiały się nigdzie przenosić, żeby nie mieszkały w ramach tego swojego ostatniego etapu życia w obcym dla siebie miejscu, tylko żeby jak najdłużej mogły w sposób niezależny i samodzielny funkcjonować sobie we własnym domu. I to wsparcie środowiskowe w miejscu zamieszkania to jest taka trzecia grupa problemów, która zdaniem naszego biura jest tą podstawową potrzebą. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich problemy seniorów łatwiej będzie rozwiązywać przy ścisłej współpracy różnych resortów, tych, które zajmują się zdrowiem, pomocą socjalną czy infrastrukturą. Rozpoczyna działalność Akademia Sztuki Wojennej. To uczelnia, która powstała w warszawskim Rembertowie w miejsce Akademii Obrony Narodowej. Placówka akademicka nadal będzie kształcić wojskowych i cywilów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i sztuki wojennej. Jak wyjaśnia wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski, w przekształconej uczelni zmienią się jednak priorytety w kształceniu. To oznacza nowy program, nowe kadry, nowy styl działania i ten styl działania już został zapoczątkowany. Musi być nie tylko nowy duch, ale również musi być jasna wola i wyraźnie ona wprowadzana w życie, wola innego kształtowania charakterów i postaw żołnierzy tego najwyższego stopnia od kapitana w górę, bo to jest uczelnia, która ma kształcić oficerów sztabowych. Jak zapowiedział wiceszef MON, w kadrze naukowej nie będzie byłych pracowników wojskowych służb informacyjnych. Oficerowie WSI rzeczywiście w różnych miejscach
w różnych placówkach, również w Akademii Obrony Narodowej zajmowali eksponowane stanowiska. Ze względów i moralnych, ale bardzo często i merytorycznych, ci oficerowie nie mają powodu, żeby tam pracować i zostali zwolnieni albo są w tej chwili w trakcie wypowiedzenia. Przekształcenie Akademii Obrony Narodowej w Akademię Sztuki Wojennej nastąpiło na mocy przyjętej w maju ustawy. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz zwraca się do wszystkich, którzy posiadają pamiątki po więźniach politycznych, żołnierzach wyklętych czy działaczach Solidarności, o ich przekazywanie do nowo powstającego muzeum na terenie aresztu śledczego na warszawskim Mokotowie. Pamiątki po tych, którzy walczyli o wolną Polskę, można przynosić do siedziby aresztu przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Pozwolę sobie wygłosić apel do wszystkich osób, które mają pamiątki po więźniach politycznych, po żołnierzach wyklętych, po internowanych, po działaczach Solidarności, którzy działali w podziemiu, po wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę i zechcieli te pamiątki przekazać do naszego muzeum. Bardzo proszę o kontakt, Rakowiecka 37, jeszcze areszt, ale już Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Każdy może przyjść. Jacek Pawłowicz dodaje, że do muzeum zgłasza się wiele osób z zagranicy, które chcą przekazywać eksponaty. W tej chwili mamy ogromną ilość eksponatów. Wiele osób do nas dzwoni, pyta się, w jaki sposób te eksponaty przekazywać. Przyszło do nas już kilka korespondencji bardzo ważnych z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ma zostać oficjalnie otwarte 1 marca 2019 roku. Będzie współpracować z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dziś ostatni dzień skrzyżowania kultur, jednego z najważniejszych w Polsce i naszej części Europy festiwalu z muzyką świata. W namiocie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wystąpił haitański zespół eksperymentujący z afrykańską tradycją wudu i Ester Rada z Izraela. Zaprasza dyrektor artystyczna festiwalu Maria Pomianowska. Dwa zespoły, dwa rzeczywiście światy różne, bo najpierw haitański zespół, który będzie czymś więcej niż koncertem, spotkanie z nimi, będzie to wręcz przedstawienie na scenie. I potem Ester Rada, artystka urodzona w Izraelu, a pochodzenia etiopskiego. Ona w pewnym momencie swojego życia odkryła swoje korzenie etiopskie, zaczęła śpiewać oprócz hebrajskiego angielskiego, również po amharsku i właśnie w tych językach będzie prezentować się podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowali się muzycy i artyści z trzech kontynentów. Można było usłyszeć 26 unikalnych barw głosu i wokali z najdalszych zakątków świata, bo hasłem przewodnim tegorocznego przeglądu są głosy. W Krakowie natomiast rozpoczyna się 14. edycja festiwalu Sacrum Profanum. Przez najbliższe 8 dni w salach Centrum Kongresowego oraz Małopolskiego Ogrodu Sztuki na 11 koncertach wystąpi kilkudziesięciu artystów. Festiwal od wielu lat łączy popkulturę z muzyką współczesną. W tym roku program ściśle nawiązuje do łączenia tych dwóch z pozoru wykluczających się nurtów, mówi Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu Sacrum Profanum. Sacrum i profanum rozumiemy przewrotnie jako łączenie skrajności, łączenie różnorodności, jako pokazywanie różnych obliczy muzyki, właśnie takiej klasycznej, takiej, której możemy posłuchać w filharmoniach, czy też takiej, której lepiej posłuchać w przestrzeniach industrialnych czy klubowych. Myślę, że wątków łączących alternatywę i muzykę współczesną na tym festiwalu wciąż jest bardzo dużo i ta idea płynąca z nazwy będzie jej przyświecać w najbliższych latach na pewno. Festiwal rozpocznie się dziś o 20:00 w Centrum Kongresowym w Krakowie. Festiwal otwieramy dziesięcioleciem islandzkiego kolektywu Bedroom Community. To wielkie święto, wyjątkowy koncert, niepowtarzalny z tej okazji w repertuarze Valgir Sigurdsson, Niko Muli, Daniel Bjarnason, czołowi twórcy tego kolektywu, którzy też sami wykonają ten repertuar z zaproszonymi gośćmi, m.in. Nadią Sirotą, świetną altowiolistką, ale też z polskimi twórcami, Barbarą Kingą-Majewską, znakomitą sopranistką. Festiwal potrwa 8 dni. Polskie Radio 24. 15 minut po godzinie 9, czas na audycję Konfrontacje Idei. Zapraszam w imieniu profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Witam serdecznie na naszej kolejnej audycji w cyklu Konfrontacje Idei. Ja się nazywam Zdzisław Krasnodębski, jestem współprowadzącym tę audycję. Niestety dzisiaj nie będzie pana profesora Ryszarda Bugaja, z którym zawsze dyskutujemy i prowadzimy, zapraszamy naszych gości.
ale mam nadzieję, że tym razem mimo nieobecności pana profesora również sobie poradzimy, zwłaszcza, że mamy znakomitych jak zwykle gości, specjalistów w tej dziedzinie, o której dzisiaj chcemy mówić, a sprawa jest gorąca, kontrowersyjna. Jak zwykle o takich mówimy w czasie tej audycji. Mianowicie chcemy dzisiaj porozmawiać o umowach handlowych. Umowa handlowa Unii z Kanadą, CETA, tak się mówi chyba po polsku, oraz umowę ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą właśnie wymiany handlowej i też inwestycji. Mamy naszymi gośćmi są dr Bogusław Bławat, który jest dyrektorem Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur. Dzień dobry Państwu. Pan Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. I pan Marcin Wojtali, który jest z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, to jest organizacja pozarządowa. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że się panowie zgodzili wziąć udział w tej dyskusji. Ja może zacznę od takiego pytania, które jest... Nasuwa się też obserwatorem życia publicznego, no ja też jestem z wykształcenia socjologiem. Otóż, jak wiemy, te umowy, szczególnie TTIP, umowa ze Stanami Zjednoczonymi, ale teraz w ostatniej fazie także umowa z Kanadą, wywołuje dużo kontrowersji. Wyprowadza ludzi na ulicę. Niedawno odbyły się, co prawda nie tak liczne jak poprzednio, ale demonstracje w Berlinie i w paru miastach niemieckich. Są protesty w Austrii, szczególnie w tych dwóch krajach ten opór jest największy. No właśnie, jakby panowie to scharakteryzowali, bo zwłaszcza, że z drugiej strony w Polsce mamy co prawda dyskusje w środowiskach eksperckich. Myśmy też na przykład z panem Marcinem Wojtalikiem już mieli okazję kiedyś dyskutować na temat w Brukseli, ale nie wywołuje chyba to żywszego zainteresowania opinii publicznej. Moje pytanie jest następujące. Skąd taki opór przeciwko umowie o handlowej, która w zasadzie szerszej publiczności nie powinna interesować. Zwłaszcza, jak mówię, tajemnica też polega na tym, że z tego, co czytam z różnych ekspertyz, wynika, że to właśnie Niemcy i Austria odniosą największe korzyści gospodarcze z tej umowy. Nie wiem, kto chciałby... O krytycznym nastawieniu. Można na to pytanie odpowiedzieć w odniesieniu do bardzo konkretnych zapisów opublikowanej już umowy CETA czy umowy TTIP, której treść nie jest znana, nie jest ona jeszcze dokończona, ale wyciekły do opinii publicznej fragmenty tej umowy. I na poziomie szczegółowym mam nadzieję, że trochę porozmawiamy o konkretnych sprawach, ale też zwróciłbym uwagę na widok na sprawy z lotu ptaka. Umowa taka jak CETA czy TTIP są bardzo konkretnym narzędziem wprowadzania obecnej formy globalizacji na świecie. Czasem rozmawiam z bardzo ważnymi ludźmi, na przykład ministrami, i mówią oni o tym, że są nieuchronne procesy globalizacji, co do których no, musimy jakoś się ustosunkować. No, właśnie umowa CETA czy TTIP to jest bardzo właśnie konkretne narzędzie tej formy globalizacji, którą teraz mamy. A wiemy, jakie są nie tylko dobre skutki jej, ale też negatywne. Na przykład zwiększająca się siła międzynarodowych korporacji w relacji z państwami. Wiele międzynarodowych korporacji jest silniejszych niż państwa i właśnie te umowy przyspieszają i wzmacniają ten proces. Czy ktoś z panów jeszcze chciałby? Ja bym ewentualnie jeszcze dodał do tego aspektu największego oporu w Niemczech i w Austrii. Jednak aspekt pewnego podejścia antyamerykańskiego w tym społeczeństwie, zwłaszcza też wtedy, kiedy w roku, w którym rozpoczęto negocjacje, wyciekła informacja o tym, że amerykańska agencja NSA podsłuchiwała m.in. kanclerz Angela Merkel, w związku z tym
No oczywiście nastawienie... Okazało się, że niemieckie służby podsłuchiwały... Tak, ale to oczywiście zdecydowanie później. Ale, więc już na samym początku doszło do kontrowersji z tym związanej, a generalnie rzecz biorąc też wydaje mi się, że w społeczeństwie niemieckim jednak to podejście do właśnie Ameryki, do też korporacji transnarodowych jest wybitnie negatywne, chociaż Niemcy same mają bardzo, bardzo dużo i bardzo silnych, jedne z najsilniejszych w Europie korporacji co do wielkości i co do znaczenia na świecie. W związku z tym to jest takie rzeczywiście specyficzna sytuacja, w której zwykle umowy handlowe nie stwarzały sytuacji oporu społecznego. To właśnie toczyło się za zamkniętymi drzwiami, po prostu środowiska eksperckie, polityczne były zainteresowane, prowadziły te negocjacje i społeczeństwa zwykle nie reagowały. Pierwszą tego typu umową, co do której możemy mówić o rzeczywiście dużym ruchu oporu, zapewne jest umowa ACTA. I teraz trochę też na fali tej umowy wydaje mi się, że jest kontynuacja i opór przeciw TTIP. No właśnie, ale czy to nie jest tak, że z jednej strony pan Wojtalik mówił o globalizacji, czy właśnie nie jest to proces nieuchronny, tak socjologii z wykładu socjologii też uczymy i to niezależnie czy powołujemy się na teoretyków lewicowych jak profesor Zygmunt Bauman czy prawicowych czy bardziej neutralnych, więc nie tylko, że są procesy nieuchronne, ale też w jakimś sensie korzystne, prawda, że to są sytuacje, że otwarcie rynku powoduje, że wszyscy na tym zyskują. To jakby pierwsza uwaga i pierwsze pytanie, więc czy to nie jest walka z wiatrakami i, przepraszam, no wyraz pewnego wstecznictwa, że się przeciwstawiamy takim tendencjom, no cóż, jakaś jest alternatywa, zawsze miał protekcjonizm, powrót, prawda, do barier celnych i tak dalej. No a z drugiej strony też pytanie o takie podwójne standardy, o którym pan Wąsiński przed chwilą mówił, bo wiadomo przecież, że Niemcy bardzo chętnie zawierają umowy bilateralne dotyczące ochrony ich inwestycji, na przykład z Polską. I zresztą mamy teraz ostatnio przykład w związku z podatkiem handlowym, że tam, gdzie wchodzą interesy europejskie, to już troska o firmy rodzime, lokalne, małe i średnie ustępuje na plan dalszy albo w ogóle jest niezauważalny. Ale może jeszcze oddam głos panu doktorowi Pławatowi. Jak pan myśli, skąd się tego rodzaju protesty na zewnątrz biorą i dlaczego u nas w zasadzie nie jest to temat gorący, chociaż może się stanie? Przede wszystkim jeszcze zwróciłbym uwagę na pewnego rodzaju niesymetrię w protestach po stronie transatlantyckiej i po stronie europejskiej. Bierze się to przede wszystkim stąd, że ten proces przygotowania jakby do podpisywania tych traktatów, proces wczesnej negocjacji, zgłaszania jakby uwag, sugestii po stronie Stanów Zjednoczonych przebiegał, bym powiedział, w sposób bardziej bezpośredni niż mamy to wrażenie dzieje się w Europie. Po drugie, konsekwencje prawne tego traktatu, one zatrzymują się przynajmniej na ten moment na poziomie federalnym, ponieważ to międzypartyjne porozumienie, które obowiązuje w Stanach, ono daje legitymację do podpisywania zobowiązań handlowych, ale tylko na poziomie federalnym. Natomiast na poziomie stanowym pozostanie i tak wiele regulacji, które mogą dawać społeczeństwu jakąś dozę spokoju czy odłożenia tej troski gdzieś w przyszłość, ponieważ może się okazać, że dane ustawodawstwo stanowe zablokuje to czy owo. My w Europie tego nie mamy, bo jeżeli to podpiszemy jako Unia Europejska, tak naprawdę nie będzie możliwości poszczególne kraje, żeby zachowały sobie coś. Ale panie dyrektorze, że padne słowo, czy to nie jest paradoks, bo ja rzeczywiście czytając te dokumenty, jako posłowie Parlamentu Europejskiego mamy wgląd też w niektóre dokumenty, które myślę, że to wszystko, czy to nie jest paradoks, że Stany, poszczególne Stany w Stanach Zjednoczonych mają więcej wolności, więcej możliwości decyzji niż kraje członkowskie Unii Europejskiej. No, no, jest to paradoks tak naprawdę i wydaje mi się, że jest to też pewnego rodzaju ważne tło tego całego procesu, ponieważ... Czyli West Virginia, na przykład zachodnia Virginia jest bardziej suwerenna w tych kwestiach niż powiedzmy Rzeczpospolita Polska. Tak, i tutaj mówimy o procesie otwierania rynku, czyli o procesie globalizacji, tak go nazywamy częścią procesu globalizacji, który może okazać się, że on się zatrzyma na przykład na poziomie danego stanu. A te,
tam jeszcze, o ile wiem, to też jest kwestia bardzo kontrowersyjna dotycząca zamówień publicznych, bo to też są regulacje stanowe, które też nie będą obowiązywały. Poszczególne stany mogą podjąć pewne decyzje. Ale ja bym jeszcze jedno pytanie zadał w związku z tym, co pan powiedział. Mianowicie, że jak się śledzi dyskusję amerykańską, no, tam bardzo kontrowersyjna jest ta umowa dotycząca handlu z rejonem Pacyfiku, tam Trans-Pacific Partnership, TTP. I mnie uderzyło to, że się te same argumenty, które padają w Europie przeciwko umowie TTIP i umowie CETA, no to pojawiają się w Stanach Zjednoczonych w związku z umową z krajami obszaru Oceanu Spokojnego. Czyli oni się mniej obawiają oczywiście umowy z Europą, ale już podobne argumenty padają, jeżeli chodzi właśnie o tę drugą umowę. Ja powiem tak, nie musimy być bierni i bezwolni wobec takich, czasami wydawałoby się, bardzo potężnych umów. Chcę przypomnieć na przykład losy Międzynarodowego Porozumienia o Inwestycjach, które w roku 1996 upadło po tym, jak do opinii publicznej dotarła treść tego porozumienia i wtedy akurat Francja powiedziała, że no, ona wobec tego zrywa umowę i rzeczywiście one upadły. Także społeczeństwa, jeśli krytycznie patrzą na taką dominację obecnego modelu globalizacji czy konkretnym niebezpieczeństwom, są w stanie się oprzeć. I to się już udawało. Podobnie zresztą, jak już wspomniana wcześniej, umowa ACTA. Ale czy to nie jest, wracając do tej kwestii globalizacji, czy to nie jest właśnie opór irracjonalny i w zasadzie szkodzący? Bo tutaj w tym wypadku pojawia się zawsze taki argument, no jeżeli Unia Europejska nie podpisze tego rodzaju umowy, no sama się zmarginalizuje, stanie się skansenem, nie będzie uczestniczyła w międzynarodowym podziale pracy, nie zwiększy się produktywność, no i tak dalej. No jeśli no tak bezkrytycznie podchodzilibyśmy do kierunku, w którym zmierza świat, to musimy się zgodzić na to, że z roku na rok w raporcie organizacji Oxfam, która mówi o światowych nierównościach, coraz mniejsza jest liczba jednostek, które posiadają taki sam majątek jak biedniejsza część ludzkości. Teraz to są 62 osoby, o ile pamiętam. Mają tyle samo majątku, co biedniejsza część ludności. I z roku na rok zmniejsza się ta liczba. Jeśli uważamy, że tak, nie w tym kierunku... No ale oni ciągną za sobą wszystkich innych. To jest ten motor postępu, innowacji. No ja akurat, moja organizacja akurat zajmuje się problemami dla krajów rozwijających się i no, te ciągnięcie i na ile te efekty dla takich krajów, jak na przykład na kontynencie afrykańskim, no, jest to bardzo kontrowersyjne, ale to jest może trochę inny temat w porównaniu z tym, co mówimy, że co Europejczycy mogą zrobić. Ja tutaj jestem raczej bardziej sceptyczny w kwestii, czy ten proces zawarcia tego porozumienia zostałby zatrzymany z kilku powodów. Po pierwsze, mamy odmienną sytuację po Brexicie. Wielka Brytania w tych wcześniejszych jeszcze modelach beneficjentów podpisania tego traktatu jest takim zdecydowanym. Dla Wielkiej Brytanii ten traktat, czy byłby podpisany przez Unię Europejską z Wielką Brytanią, czy podpisze to sobie sama, oznacza ruch do przodu tak naprawdę, tym bardziej po wyjściu z Unii Europejskiej. Więc sytuacja może być taka, że z politycznego punktu widzenia będziemy mieć sytuację, gdzie w Europie będzie tak, Stany Zjednoczone zaproponują podpisanie tego traktatu Wielkiej Brytanii w takiej formie i Wielka Brytania to podpisze, Unia Europejska okaże się tym słabszym, tym, który nie może się jakby porozumieć i będzie ryzyko marginalizacji. W moich scenariuszach, o których tak myślę tego traktatu, może być sytuacja, gdzie ta umowa zostanie podpisana w zasadzie taki living agreement, że pewnego rodzaju szczegółowe, kontrowersyjne regulacje zostaną odłożone na przyszłość, że zatrzyma się jakby proces ustalania ograniczeń, a sam traktat w szczegółach zostanie podpisany później. W tej chwili musimy zrobić przerwę na wiadomości, więc za chwilę wrócimy do naszej dyskusji. Autopromocja. Polskie Radio 24.
Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń. Historia jest nauczycielką życia i historia lubi się powtarzać. Czy tak jest rzeczywiście? Jeśli historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? I czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą do historii? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę o godzinie 13:30. Zapraszam, Jędrzej Lipski. Autopromocja. Jest 9:30. Informacje dnia w skrócie. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Dziś protest pod hasłem Żarty się skończyły. To demonstracja osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji. To akcja, której kulminacja odbędzie się w poniedziałek w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. Ale zanim to nastąpi, to dziś w niektórych miastach odbędą się demonstracje. W Warszawie o 13:00 przed Sejmem spotkają się kobiety, które sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji. Będzie to przedsmak przed czarnym poniedziałkiem. Oba wydarzenia są organizowane w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. To akcja, która została podjęta po słowach Krystyny Jandy, która wspomniała w proteście o proteście kobiet w Islandii w latach 70. W Polsce czarny protest jest skupiony na temacie aborcji, ponieważ w zeszłym tygodniu w Sejmie odrzucono obywatelski projekt ustawy liberalizującej przepisy dotyczące aborcji, a do dalszego procedowania przekazano projekt ustawy antyaborcyjnej, całkowicie zakazującej aborcji. Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego alarmuje, że Polska jest krajem o najmniejszym odsetku geriatrów w Europie. Lekarzy specjalizujących się w pomocy seniorom jest około 330. To mniej niż w innych krajach naszego regionu, powiedziała w radiowej jedynce profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Przepaść dzieli nas nie tylko w stosunku do Szwecji. Jesteśmy krajem o najniższym współczynniku geriatrów we wszystkich możliwych przeliczeniach w Europie i o ile jest mi łatwiej zrozumieć, dlaczego jest mniej geriatrów w Polsce niż w Szwecji, bo jakby są inne uwarunkowania historyczne, to bardziej podkreślamy to, że w Polsce jest również dużo mniej geriatrów niż na przykład w Czechach i na Słowacji, gdzie jednak wiele cech mamy rozmaitych systemów wspólnych. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony w 1990 roku przez ONZ. Dziś drugi dzień wizyty papieża Franciszka w Gruzji. Papież od rana spotyka się z katolikami mieszkającymi i pracującymi na Kaukazie. O 8:00 według czasu obowiązującego w Polsce na stadionie w Tbilisi, noszącym imię znanego gruzińskiego piłkarza Michaela Meshiego, odbyła się msza. Papież odprawia mszę wspólnie z kapłanami, którzy pełnią posługę duszpasterską na Kaukazie. Do Tbilisi przybyli także wierni ze wszystkich regionów Gruzji, w tym polscy księża i zakonnice. Wizytę Ojca Świętego szczegółowo relacjonują gruzińskie media. Dziennikarze podkreślają, że przy każdej okazji papież Franciszek wzywa do zażegnania konfliktów i waśni, apeluje o pokój na świecie, a wspólnoty chrześcijańskie wzywa do przezwyciężania wielowiekowych różnic i zbliżenia kościołów. Gruzińskie media zwróciły szczególną uwagę na spotkanie Ojca Świętego z katolikosem, patriarchą całej Gruzji, Eliaszem II, nazywając je serdecznym i przyjacielskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Madrycie można zwiedzać budowle, które zwykle nie są dostępne dla turystów. Po raz 13 w stolicy Hiszpanii rozpoczął się tydzień architektury i do przyszłej niedzieli na gości czeka ponad 100 kamienic, mieszkań i pałaców. Oglądać można m.in. zakamarki Narodowego Banku Hiszpanii, pracownie rzeźbiarskie i kościelne zakrystie. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy o wskazanej przez organizatorów godzinie przyjść pod wybrany budynek. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wracamy po przerwie do naszego programu. Ostatnio zabrał głos dyrektor Bława. Mówił pan o tych teraz geopolitycznych skutkach ewentualnego niepodpisania tej umowy. Tak? Tak, jest to w mojej ocenie jednym z powodów, dla których wydaje mi się, że jednak bez względu na protesty ta umowa zostanie podpisana, nawet jakby to było w formie otwartej, zostawiając pewne szczegółowe regulacje na przyszłość. Ale nie sądzę, żeby Unia Europejska na ten moment zdecydowała się zatrzymać radykalnie. Pan Wąsiński, proszę. Wydaje mi się, że nie możemy mówić o tym, że zostanie podpisana ta umowa w tej chwili, ponieważ jeszcze rzeczywiście nie mamy nawet tekstu skonsolidowanego. Tak zwana forma Living Agreement byłaby
w mojej ocenie jednak najmniej korzystne dla Europy, bo z czego ona by się składała? Zapewne w większości z po prostu liberalizacji cennej, a to oznacza rzeczywiście mniejsze korzyści z umowy dla Unii Europejskiej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. To Unia Europejska w tej chwili ma wyższe przeciętne cła niż Stany Zjednoczone dla produktów importowanych do swojego kraju. W związku z tym to Stanom Zjednoczonym przede wszystkim zależy na liberalizacji celnej. Na Europie chodzi rzeczywiście o tak zwane regulacje, te standardy, żeby w większym stopniu europejskie przedsiębiorstwa, między innymi też małe i średnie, napotykały na opór w zdobywaniu rynku amerykańskiego przez różne zabiegi spowalniające na przykład akceptację towarów na rynek, czy też w związku z agencją z działaniami Agencji Bezpieczeństwa Żywności Amerykańskiej, która bardzo często właśnie spowalnia wprowadzenie produktów, między innymi też polskich produktów spożywczych na rynek amerykański. To powoduje też często, że te produkty, które już zostały dostarczone do Stanów Zjednoczonych, często po prostu mogą ulec zepsuciu w oczekiwaniu na akceptację, więc rzeczywiście to rozwiązanie tego tak zwanego Living Agreement, w którym te szczegółowe, najbardziej kontrowersyjne kwestie będą przyjmowane dopiero później, nie jest korzystne moim zdaniem dla Europy, nie jest też korzystne z perspektywy polskiej, więc wydaje mi się, że Europa nie będzie w stanie się na to zgodzić, jeśli Stany Zjednoczone w tych najbliższych miesiącach nie dokonałyby znaczących ustępstw. Mam tu na myśli na przykład o wspomnianych zamówieniach publicznych na poziomie stanowym, żeby negocjatorzy amerykańscy nie tylko zasłaniali się tą różnicą pomiędzy prawem federalnym i prawem stanowym, tylko rzeczywiście coś w jakiś sposób, czy otrzymując mandat od stanów, czy jeszcze za pomocą innych rozwiązań prawnych dokonali, umożliwili Europejczykom po prostu rywalizację o zamówienie publiczne na poziomie stanowym, a nie tylko federalnym. Jeszcze chciałbym się odnieść szybko do wspomnianego Brexitu. Tu wydaje mi się, że zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Unii Europejskiej jest to niekorzystna sytuacja w związku z negocjacjami. Unia Europejska traci de facto 18% rynku. To jest rzeczywista utrata siły negocjacyjnej. To jest to, dlaczego oddaliśmy Unii Europejskiej, a w zasadzie Komisji Europejskiej, prawo negocjowania w naszym imieniu. Miało na celu zwiększenie naszej siły, bo jesteśmy razem wspólnym, największym jeszcze w tej chwili rynkiem na świecie. Kiedy Wielka Brytania wyjdzie, spadamy znacząco w tym rankingu, Wielka Brytania też traci pozostałe 82% rynku, tak więc jej siła negocjacyjna także ulegnie obniżeniu. Nie wydaje mi się, żeby Stany Zjednoczone miały na celu nagradzanie Wielkiej Brytanii za Brexit też. Oczywiście dla Stanów Zjednoczonych będzie korzystne wynegocjowanie osobnej umowy z Wielką Brytanią, ale wydaje mi się, że narzucą takie warunki Wielkiej Brytanii, że nie będzie to korzystniejsze niż gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej i gdyby wynegocjowała TTIP też. Skądinąd wiadomo, że w czasie ostatnich spotkań G20 Theresa May rozpoczęła już negocjacje w kuluarach, co wywołało dosyć nerwową reakcję Jean-Claude'a Junckera, że przypomniał, że Wielka Brytania ciągle jest członkiem Unii i nie może sobie w związku z tym negocjować już za kulisami umów handlowych, no ale to jest oczywiście ryzyko, ale też szansa, trudno przewidzieć, jak Stany Zjednoczone czy nie wiem, Chiny będą się zachowywały w tej sytuacji. Ale z tego, co panowie mówią, to widać, że te umowy obie i w ogóle umowy tego rodzaju handlowe mają, no powiedzmy, skutki po pierwsze geopolityczne, bo niezależnie od tego, co pan Wojtalik mówił na temat globalizacji, to raczej mamy do czynienia z tworzeniem się wielkich regionów konkurujących ze sobą. I jest pytanie, w którym miejscu będzie Europa. Za chwilę też zapytam o Polskę, jak panowie oceniają. Drugie to są skutki gospodarcze. O to też chciałem jeszcze spytać, czy, no bo wszyscy ci eksperci, bo po co się to robi? No wszyscy mówią, że jednak wszyscy na tym zyskamy. Jako konsumenci, może czasami jako producenci, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, może stracimy, a może nie. Może są
Są w Europie firmy, które dzięki temu dokonają ekspansji na rynek amerykański, polski. Ale wreszcie są też tak czasami, to też na forum Parlamentu Europejskiego się pojawia taka obawa, jeżeli chodzi o skutki polityczne, że to zdaje się o tym też pan Wojtalik wspomniał, no prawda, właśnie w związku z tymi sądami, prawda, rozjemczymi, że arbitrażowymi, że to chodzi, znaczy, o jakby osłabienie procesów demokratycznych, tak, że w gruncie rzeczy ta umowa handlowa ma też skutki na tego, czy rzeczywiście w przyszłości i Parlament Europejski, też przede wszystkim Parlamenty Narodowe, gdzie demokracja jest najżywsza, będą mogły podejmować jakieś decyzje, czy nie będzie tak, że już na przykład kwestie regulacji, prawda, bo to jest ta kwestia, będzie rozstrzygana przez grono ekspertów amerykańsko-europejskich. Ale ja bym właśnie zadał jeszcze to pytanie o te skutki gospodarcze. Czy panowie uważają, że to będzie rzeczywiście dla Europy korzystne? I może rzeczywiście już zapytajmy o Polskę. Jak w zasadzie mamy w tym interes? Będzie to korzystne dla polskiej gospodarki, czy nie? Czyli dysponujemy jakimiś rzeczywiście wiarygodnymi ekspertyzami? Może do pana dyrektora Bławata, bo pan jako to jest instytut rządowy, który tego rodzaju rzeczy bada. Więc... Rzeczywiście w instytucie były prowadzone tego typu badania w roku bardzo krótko po rozpoczęciu tych negocjacji, czyli roku 2013, gdzie zastanawialiśmy się nad potencjalnymi skutkami i dla Unii Europejskiej, jak i dla Polski tej umowy, nie znając też oczywiście wiele szczegółów, nadal dzisiaj tego nie znamy. Ale tutaj, no trochę przepraszam, odpowiem trochę tak jak ekonomista, który zawsze mówi, to zależy od modelu i tak dalej. Może odpowiem w sensie tych danych, które my przygotowaliśmy. W świetle tych danych, przede wszystkim sama wymiana eksportowa importu Stanów Zjednoczonych to jest łącznie około 8-9 miliardów dolarów. To nie jest jakaś wielka pula w Stanach Zjednoczonych. Wypatrzeć tak w liczbach, nie są dla nas tak wielkim partnerem. Na wiele towarów naszych istnieją stawki zerowe celne. Na część nie możemy ich eksportować. Więc z punktu widzenia takiego, powiedzmy, makroekonomicznego dla Polski, gdyby tak to tylko tak prosto liczyć, czyli znosimy bariery celne, czyli odpadają nam te opłaty celne, no z perspektywy Kowalskiego może sobie widzieć to w ten sposób, no dobrze, teraz cła samochód amerykański wyniesie 10%, więc prowadzę go sobie tani, jest jakby pozytywny. Gdyby pójść głębiej, to chodziłby o coś innego. Tu powiem o korzyściach, które widzę, to korzyścia, które też widzi Instytut w tej analizie. Potencjalne korzyści leżą w pewnych sektorach, które są mocno powiązane ze Stanami Zjednoczonymi, a które wytwarzają już pewną wartość dodaną, na przykład sektor lotniczy, sektor silników turbojetowych, turbośmigłowych. Też w kontekście naszych planów zbrojeniowych, planów lokacji części tych produkcji w Polsce i takiej kooperacji, może się okazać, że zniesienie tych barier handlowych ze Stanami Zjednoczonymi może nam pomóc w tych dziedzinach. Może nam pomóc również w perspektywie takiej migracji polskich startupów technologicznych do Stanów Zjednoczonych. Może też pomóc nam w sensie otwarcia się Ameryki jako eksportera rynku paliwowego, gdzie wspomoże to na pewno nasze plany dywersyfikacji zależności paliwowej od Rosji. Więc o ile takie powiedzmy tak liczone, tak proste jak liczone korzyści, one mogą się wydawać może niewielkie, ale w perspektywie jakichś założeń naszych planów strategicznych Polski, ten ruch może się wydawać słuszny. Jeśli chodzi o dostępne analizy ekonomiczne, to my w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych nie przeprowadziliśmy żadnej analizy, ale powołując się na badania też zagraniczne, pierwsze dla Komisji Europejskiej, tam polski rząd zamówił oddzielną analizę sporządzoną nie tylko dla całej Unii Europejskiej, ale właśnie dla Polski, opartą na tym samym modelu. Tam można mówić o tych makroekonomicznych korzyściach właśnie wtedy, kiedy nie znosimy tylko ceł. Gdybyśmy znieśli tylko cła, to umowa makroekonomicznie dla Polski byłaby neutralna de facto. Jeśli doszłoby też do zniesienia tych barier regulacyjnych, tych licencyjnych między innymi, wówczas można mówić o około 0,2% wyższego wzrostu PKB rokrocznie, od kiedy ta umowa rzeczywiście weszłaby w życie. Podobny wynik był badania sporządzonego przez polskich ekonomistów z SGH i z UW. Wynik
w zasadzie bardzo podobny, od 0,2 do 0,4% wyższego PKB, czyli widzimy, że jeśli ta umowa spróbuje znieść rzeczywiście te bariery nie tylko taryfowe, wówczas możemy mówić o też makroekonomicznych korzyściach dla Polski, z tym, że tak jak słusznie pan dyrektor zauważył, te korzyści raczej nie będą płynąć z tego, że zaczniemy my jako Polacy wysyłać więcej produktów do Stanów Zjednoczonych, ale zapewne chodzi o pośredni eksport do Stanów Zjednoczonych, między innymi przez Niemcy, dla których jesteśmy ważnymi poddostawcami, czy na przykład części samochodowych. W związku z tym można tak... Ale chcieliśmy przestać być poddostawcami, właśnie pan premier Morawiecki wczoraj uzyskał większe kompetencje, żeby ten stan w przyszłości zmienić. No i to jest... Żeby stan zmienić w przyszłości, musimy też po prostu produkować jak najwięcej, więc na przykład w planie Morawieckiego, tak zwanym planie Morawieckiego, w planie odpowiedzialnego rozwoju, jest mowa o produkcji samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne są już w różnych krajach bardzo dobrze dostępne, w związku z tym nie jest to ta innowacja, którą jesteśmy w stanie teraz podbić, ale na podstawie tej być może innowacji jesteśmy w stanie w przyszłości produkować własne. Tak więc no, rzeczywiście to jest zawsze pytanie, czy w jaki sposób chcemy przestać być tymi dostawcami, ale wydaje mi się, że jeśli szukamy możliwości zatrudniania Polaków, to jednak kapitał zagraniczny wciąż jest w Polsce bardzo istotny i nie możemy stawiać tylko na kapitał polski, ale też na ten kapitał zagraniczny. Można patrzeć na sprawy przez pryzmat na przykład wzrostu PKB i faktycznie przez co najmniej kilkanaście lat w ten sposób mówiono o tym, o gospodarce, o negocjacjach handlowych i tak dalej, ale zwracam uwagę znowu na układ sił, który się zmienia poprzez umowy handlowe. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że sam wzrost PKB nie zapewnia korzyści całemu społeczeństwu. Często, i taka jest faktycznie tendencja na świecie, wzrost PKB przekłada się na coraz większy kapitał czy dochody tych najbogatszych i o wiele mniejszy wzrost dla biedniejszych lub też wręcz regres. Więc warto popatrzeć na coś innego, na szczegóły. Ja analizowałem wycieknięty rozdział na temat zamówień publicznych, opublikowany no, nielegalnie przez Greenpeace w maju tego roku. I no, tam no, jest wiele różnych smaczków, które w całkiem innym świetle przedstawiają ewentualne perspektywy polskich firm. Po pierwsze zadajmy sobie pytanie. Jeśli rynek zamówień publicznych zostanie otwarty w Stanach Zjednoczonych, to które firmy europejskie pierwsze dotrą za Atlantyk? Czy to będą polskie firmy, czy może firmy z krajów, które już radzą sobie na rynku amerykańskim i będą miały w ten sposób naturalną przewagę. Szczegół z wyciekniętego fragmentu, który chcę przytoczyć, postanowienie, które mówi, że przed ogłoszeniem o przetargach powinny być obowiązkowo publikowane w języku angielskim. Co to oznacza z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy? Nie ma napisane, że w językach wszystkich krajów Unii Europejskiej, oczywiście, tak, no bo to by było całkowicie kuriozalne, ale to oznacza, że amerykański przedsiębiorca, brytyjski przedsiębiorca, teraz wiadomo, sprawa się dezaktualizuje, czyta sobie przetarg we własnym języku, a polski tylko ten sobie poradzi, który świetnie zna język angielski albo który no, po prostu ma zasoby, żeby z tego korzystać. Analizując ten rozdział, też zaskoczyłem się tym, że wiele liberalizacyjnych postanowień zaproponowała nie strona amerykańska, tylko Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej. Także nie jest to na pewno taka opozycja, że Europa broni się przed Stanami Zjednoczonymi. Tutaj są po prostu konkretne interesy po różnych stronach i ja oddzielam interesy tych największych korporacji, największych banków od interesów społeczeństwa. Ja muszę powiedzieć, jak czytałem te dokumenty, to
rewolucyjnym czy napromieniową, to właśnie w tym kontekście, o którym mówiliśmy, globalizacyjnym, byłem zaskoczony, jak zamknięty rynek jest rynek amerykański, ile jest wyjątków, nie wiem, porty, linie lotnicze, że właśnie ten opis często w teoriach socjologicznych występujących świata otwartego i zglobalizowanego, akurat jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bynajmniej nie jest prawdziwy, a zwłaszcza, że się mówi, no cóż, to jest globalizacja, to jest amerykanizacja, no przecież jednak to Amerykanie głównie owe rynki otwierali, ale nie swój, niekoniecznie swój, to na przykład rynek zamówień publicznych. Ale może przejdźmy jeszcze też do tego drugiego pytania, znaczy drugiego aspektu, to znaczy aspektu politycznego, bo ja rozumiem, że w ekspertyzach też ekonomicznych to są ekstrapolacje, jest bardzo trudno zawsze przewidzieć. Ostatnio przeżywałem pewien kryzys zaufania do ekonomii jako nauki od 2008 roku, że te wspaniałe modele matematyczne, a realność ekonomiczna to są dwie różne rzeczy. Nie powinniśmy zapominać, że ekonomia jest nauką społeczną i dzieli, powiedzmy, z socjologią wszystkie ułamności, też słabą moc przewidywania wypadku, zwłaszcza tych, które właśnie nie wynikają z ekstrapolacji. Ale jeżeli chodzi o te skutki polityczne, jeszcze bym zapytał, bo też pan dyrektor o tym mówił, że to jakby też jest dla nas korzystne. No bo można też powiedzieć tak, że z punktu widzenia naszego kraju, taki bardzo często się pojawia, też z punktu widzenia relacji wewnątrzeuropejskich, jest w naszym interesie, tak jak na przykład w polityce obronnej, prawda, i bezpieczeństwa, jest wzmacnianie obecności amerykańskiej na kontynencie i że w związku z tym ta umowa, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków ekonomicznych, i ona na pewno by się łączyła z wielkim wysiłkiem, zresztą małych i średnich firm. To, co pan mówił, pan Wojtalik, o tym, na przykład o tych kwestiach językowych, ja myślę, że to też jest kwestia pomocy państwa, prawda, dla takich firm, żeby one sobie radziły. Oczywiście tego rodzaju wyzwanie też było może jakimś impulsem innowacyjnym. Ale nawet mówisz, jeżeli byłoby to związane z trudnościami gospodarczymi, czy nie jest tak, że w interesie polskim, zwłaszcza, że rynek europejski w różnych dziedzinach jest dominowany przez jedno państwo, może dwa państwa i dwie firmy, że jakby nawet wpuszczenie tutaj właśnie większej konkurencji amerykańskiej oraz obecność amerykańska jest dla nas korzystna politycznie. Znaczy, tu rzeczywiście pojawia się kilka wątków. Mimo wszystko umowy handlowe w jakiś sposób zacieśniają też więzy polityczne i nie tylko, znaczy wraz z wzrostem znaczenia wspólnoty gospodarczej rośnie też wspólnota polityczna. Wiemy, że Stany Zjednoczone są najważniejszym krajem w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO, i to gwarancje bezpieczeństwa płynące ze Stanów Zjednoczonych są tymi mającymi największe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. W związku z sytuacją, którą mamy za naszą wschodnią granicą, w oczywisty sposób zacieśnianie więzów ze Stanami Zjednoczonymi jest w tym aspekcie korzystne, zwłaszcza, że co najmniej od 2008 roku wraz z hasłem zwrotu ku Azji za prezydentury Baracka Obamy widzimy odsuwanie się Ameryki od kontynentu europejskiego i większe zainteresowanie kierowane ku krajom Azji i Pacyfiku, gdzie także Stany Zjednoczone mają gwarancję bezpieczeństwa i gdzie Stany Zjednoczone postrzegają Chiny jako swojego największego konkurenta i konkurenta, który może w przyszłości zagrozić interesom amerykańskim nie tylko tam w regionie, ale generalnie na całym świecie. W związku z tym zacieśnienie tych więzów może być korzystne. I jeszcze dorzuciłbym do tego rzeczywiście wspomniany już wcześniej aspekt surowców energetycznych, to znaczy obecnie jako Unia Europejska czy Polska jako kraj i jako organizacja integracyjna nie możemy sprowadzać amerykańskiego gazu do Europy bez procedury uzyskania licencji. Oczywiście niektóre kraje europejskie sprowadzają już ten gaz, ponieważ uzyskały licencję. Są dwa rodzaje licencji, krótkoterminowa i długoterminowa, ale obie
prawnie podlegają możliwości cofnięcia. W związku z tym sytuacja, w której nie tylko amerykańskie firmy kalkulują, czy ekonomicznie im się opłaca eksportować gaz do Europy, ale także rząd amerykański może ma teoretycznie mechanizm zablokowania tego, oznacza sytuację niekorzystną z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego dla Europy, która chciałaby sprowadzać ten gaz bez ograniczeń. Powoli musimy zbliżyć do końca, ale jeszcze zadam jeszcze jedno pytanie o te skutki polityczne wewnętrzne. Czy rzeczywiście to ogranicza nasze możliwości działania? Wiem, że pan Wojtarik jest zawsze szczególnie uczulony tym, i to jest ta kwestia, która się pojawia, tego arbitrażu międzynarodowego. Czy rzeczywiście to jest jakieś zagrożenie dla procesów demokratycznych, suwerenności i oznacza to, że państwa członkowskie, też państwa narodowe tracą władzę na rzecz, znaczną część swoich uprawnień na rzecz korporacji międzynarodowych. Przytoczę jeden fakt, który pokazuje, czym tak naprawdę jest umowa TTIP czy umowa CETA. Kiedy kilkanaście miesięcy temu stało się całkowicie jasne, że arbitraż inwestycyjny jest czymś, co absolutnie nie jest akceptowane przez społeczeństwa Europy Zachodniej, dlatego że po raz pierwszy wprowadzałby ten mechanizm w relacjach pomiędzy Europą Zachodnią a Stanami, pojawiły się głosy, żeby wykluczyć ISDS z TTIP i dzięki temu uratować całą umowę. Nie zostało to zrobione. Dlaczego? Dlatego, że arbitraż inwestycyjny jest narzędziem wielkich korporacji i gdyby nie było go w tej umowie, to cała umowa nie opłacałaby się dla nich. No, to jest konkretny przykład, jak się sprawy mają. Niestety musimy już kończyć. Dopiero w zasadzie parę problemów się wyłoniło w naszej dyskusji, że rzeczywiście wymagają dalszego namysłu. Ja mam nadzieję, że nasza rozmowa tutaj będzie zaczynem jeszcze dalszej dyskusji. Też mam nadzieję, że Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur podejmie też wysiłek ekspercki, żeby dostarczyć nam wiedzy o ewentualnych zagrożeniach i korzyściach płynących z tej umowy. Rzeczywiście, te nasze prace są też wokół tego. Problem ze zbudowaniem modelu, tylko tak krótko powiem. Rzeczywiście, który by to uwzględniał, nie mając tej informacji. No, ale to jest jakby nasz problem. Dziękuję bardzo, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei Y6 Pro z 5-calowym ekranem oraz aparatem 13 megapikseli za 699 zł. Zobacz również najnowsze oferty na naszej stronie. MediaMarkt.pl. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozine. Neozine zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej sytuacji. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurytemia, aflofarm. 100 lat, niech łączą się ze mną. 100 lat, niech łączą się ze mną. Jeszcze raz, niech łączą się ze mną. Niech łączą nam. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, nocny Marku. Romku. Kawu się popijamy? No, popijamy. Obudź się, Romanie, i zacznij kupować kawę Bellarom w Lidlu. Większość Polaków uznała smak kawy ziarnistej Bellarom z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż kawy numer jeden na rynku. Więc wybierz kawę ziarnistą Bellarom, która w regularnej cenie kosztuje tylko 29,99 za 1 kg. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. W sprytniej daniu kupować marki Lidla. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup laptop Acer Aspire F5, procesor Intel Core i5, metalowa obudowa za 2599 zł lub w 50 ratach. Tylko do 5 października. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Ogłoszenie społeczne. Tam, gdzie panuje nienawiść, gdzie
szacunku dla żyć i godności człowieka. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. 16 dzień papieski. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Wpłać na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4 zł 92 grosze z VAT. Ogłoszenie społeczne. Dzisiejszych spotkań Ojca Świętego Franciszka. Zaprosimy Państwa bardzo serdecznie. Jest 10. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Blisko 15 tysięcy osób zadeklarowało udział w demonstracji w sprawie aborcji, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 13 przed gmachem Sejmu. Jutro na Węgrzech referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów. W Paryżu dziś natomiast rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Samochodowy. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Blisko 15 tysięcy osób zadeklarowało swój udział w demonstracji w sprawie aborcji, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 13 przed gmachem Sejmu. To pierwszy z wielu zapowiadanych protestów, jakich w najbliższych dniach należy się spodziewać w stolicy. Protest odbędzie się w związku z decyzją Sejmu o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, przygotowanego przez Komitet Ratujmy Kobiety. Hasło protestu to żarty się skończyły, moje ciało, moja sprawa. Na tym nie koniec demonstracji. Na poniedziałek zaplanowany jest ogólnopolski strajk kobiet. Wynik węgierskiego referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów wydaje się być przesądzony. Większość społeczeństwa jest bowiem przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Pytanie tylko, ile osób pójdzie zagłosować. Węgrzy będą odpowiadali na pytanie, czy chce pani, pan, by Unia Europejska mogła zarządzić, również bez zgody parlamentu, obowiązkowe osiedlenie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy. Według różnych sondaży odsetek przeciwników systemu kwotowego podziału uchodźców wynosi na Węgrzech od 72 do 95%. Referendum było ważne i wiążące, frekwencja musi jednak wynieść minimum 50%. Tymczasem jak na razie zamierza wziąć w nim udział 42% uprawnionych do głosowania. W opinii Weroniki Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych referendum, nawet gdyby się okazało, że frekwencja będzie wystarczająca, niewiele zmieni. Nawet jeśli referendum będzie ważne i wiążące, nie będzie miało bezpośrednich skutków prawnych. Dla szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana wynik referendum jest jednak bardzo ważny, dodała ekspert. Skutki referendum będą głównie polityczne. Służą one wzmocnieniu pozycji węgierskiego rządu w kraju, a także w dyskusjach z Komisją Europejską. Głosowanie potrwa od godziny 6 do 19. Uprawnionych do głosowania jest ponad 8 milionów obywateli. Gdy rok temu Unia Europejska podejmowała decyzję w sprawie uchodźców, Węgry głosowały przeciwko systemowi kwotowemu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ubezpieczenie pielęgnacyjne mogłoby zapewnić seniorom spokojną starość. O potrzebie wprowadzenia takiego rozwiązania mówi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. W ocenie wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej mogłoby to pomóc w zapewnieniu godziwej opieki dla osób niesamodzielnych. Mamy coraz więcej starszych seniorów, stulatków także, ze względu na wiek, cierpią z powodu niesamodzielności. I także dla nich potrzebna jest opieka i wsparcie. Wcześniej czy później trzeba zacząć w Polsce dyskusję o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Profesor Rolika 10 lat temu rozpoczął pracę nad tym, niestety nie zdążył zakończyć. Natomiast wydaje nam się, że przy starzejącym się społeczeństwie, przy coraz większej armii osób niesamodzielnych, temat ubezpieczenia pielęgnacyjnego powinien być w Polsce dyskutowany. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony w 1990 roku przez ONZ. Dzisiaj w Paryżu rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Samochodowy. To jedna z największych tego typu imprez na świecie. Salon potrwa do 16 października. Gołym okiem widoczne są obecne wśród producentów pokazujących swoje samochody trzy dominujące tendencje. Ekologia, technologia i automatyka. Wiele firm prezentuje swoje auta o napędzie w 100% elektrycznym, nie zatruwające środowiska. Inne proponują z dwoma silnikami na prąd, baterii i tradycyjnych spalinowych. To coraz bardziej popularne hybrydy. Technologia
Radia to niemal powszechne zastosowanie komputerów pokładowych satelitarnych przewodników prowadzących po mapach bądź wręcz pokazujących film z mijanych miejsc, by kierowca lub pilot mogli łatwiej rozpoznać trasę. Niemal wszyscy montują w swoich samochodach kamery ułatwiające parkowanie tyłem. Niektóre także przodem. Technologia została zaangażowana w zwiększenie bezpieczeństwa jazdy. Coraz częściej montowane są automatyczne skrzynie biegów. Manualne odchodzą do historii. Paryski salon samochodowy ma już ponad 120 lat. Droga od auta na parę do całkowicie autonomicznego, jadącego bez kierowcy, to długa i piękna historia motoryzacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz, zwłaszcza na północnym zachodzie. Lokalnie możliwe również burze. Bez opadów dzisiaj głównie na południu oraz na północnym wschodzie. Temperatura od 15 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu do 22 w centrum i do 24 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mają podczas pobytu w Polsce rozmawiać nie tylko o kwestii dotyczącej aborcji, ale też na temat kryzysu Trybunału Konstytucyjnego. Poczuj piłkarskie emocje. Kup najnowszą grę FIFA 17 na Xbox One za 229 zł. Gra dostępna również na inne platformy. Saturna Technologia 2. Moskwa w związku z ustaleniem Narodowego Zespołu Śledczego na temat katastrofy walizyjskiej wysłała ponad wschodnią Ukrainą. Nasz tysiąc produktów za pół ceny z okazji urodzin w